konkretnym miejscu na Ziemi, z konkretnym doświadczeniem historycznym. Jeśli ktoś mi mówi, że ja mam rocznicę narodową, obchodzić na wesoło, to ja się pytam, które? Katyńską czy 1 września mam obchodzić na wesoło? Które rocznice polskie my możemy na wesoło obchodzić? Rocznice wybuchu powstań narodowych? Wojen, które żeśmy przegrywali? No niestety nie jest to oczywiście kwestia martyrologii, cierpiętnictwa, prawda, z którego się kpi, tylko kwestia prawdy i szacunku i również tejże powagi. I tak jak powaga nie jest w cenie, tylko błazeństwo, tak nie jest w cenie wysoki język. A język wysoki to jest język, którego używali wszyscy wielcy twórcy tak zwanych wiecznych dzieł, prawda? Bo Homer, Dante, Szekspir to nie były błazny, prawda? Oni traktowali los i sztukę i język z powagą. I tylko dlatego trwają przez setki lub tysiące lat w kulturze i nadal wiedzą więcej. Nadal Szekspir i Wergiliusz wie więcej o człowieku niż pierwszy lepszy trefniś, który ostatnio dostał jakąś wielką nagrodę literacką, prawda? Więc tyle na temat powagi i niepowagi. Ja osobiście uważam, że nie można popadać w przesadę, rzecz jasna, i nie jest tak, żeby ironia i groteska były technikami, które są sztuce obce, ale jednocześnie nie można do rzeczy poważnych podchodzić w sposób drwiący i szczeniacki, dziecinny, dlatego że to błazeńskie podejście jednocześnie zawiera w sobie taki zamysł animatorów kultury, a tym samym również zamysł animatorów życia publicznego. I łączy to tych, którzy rządzili w PRL-u, z tymi, którzy dzisiaj rządzą. Mianowicie infantylizacja życia publicznego i infantylizacja przekazu, prawda? Infantylizacja języka. Traktowanie wszystkich w sposób bardzo przemyślany, jak dzieci, prawda? Komunikaty na poziomie krawężnika. I jeśli ta technologia jest stosowana bardzo długo, to oczywiście przynosi pewne rezultaty. A przynosi także dlatego, proszę Państwa, że, i tu się z Panem nie zgadzam, że ani 4 lata, proszę Pana, ani 20 lat niczego nie są w stanie załatwić. Zwłaszcza, że jeśli Pan użył sformułowania normalne warunki, to ja się z tym nie zgadzam. Nie żyjemy w normalnych warunkach. Jeżeli władze Rzeczpospolitej rugują historię ze szkół i rugują polską literaturę ze szkół, to nie ma to nic wspólnego z normalnymi warunkami. Jeżeli mamy kampanię nieustającą, która skupia się na bardzo różnych rzeczach, ale w sumie najważniejszy sens, który jest w tych kampaniach zawarty, to jest wprowadzenie do prawa i do niepisanych zasad życia publicznego, zabijania innych. No bo w sumie ta wojna cywilizacyjna, która w skali globu jest prowadzona, skupia się w gruncie rzeczy na tym, zresztą niektórzy politycy, jak Hillary Clinton, sformułowali to wprost. Najważniejsze jest absolutne, pełne prawo do aborcji i eutanazji. Czyli musimy wpisać do konstytucji, do aktów prawnych, i większość krajów tak zwanej cywilizacji zachodniej już to zrobiła, żeby można było w dowolnym momencie zabić innego człowieka. Więc nie chcę się tutaj zagłębiać w ten temat, bo to on jest zupełnie ogromny i zbyt byśmy się w niego zawikłali. Niemniej jednak ta okoliczność sprawia, że te normalne warunki jednak nie mają miejsca. Są to warunki trudne, gdzie człowiek jest poddawany bardzo mocnemu naciskowi moralnemu, psychologicznemu, materialnemu i bardzo trudno mu się obronić przed narzucanym obyczajem, stylem życia i tak dalej. To, że Polacy się rozmnażają i że za 40 lat, jak pan
może wie, będziemy narodem emerytów, bo będzie 3 na 10 Polaków to będą emeryci, to jest skutek także tej właśnie nienormalności warunków, w których się rozwijamy. A kwestia odrodzenia świadomości jest związana bezpośrednio z kwestią obecności elity. I polska elity nadal nie ma. To może nieprzyjemnie brzmi, może ktoś z Państwa czuć się tym urażony, bo oczywiście są wyjątki. Nie twierdzę, że nie ma mądrych Polaków. Sam takich znam. Tacy żyli i żyją. Niemniej jednak elita narodu to nie jest 4 pisarzy i 2 profesorów. Polska elita została wymordowana i to jest pewien obiegowy komunał, tylko nikt nie wyciąga z tego do końca wniosków, że ona faktycznie została wytrzebiona do poziomu maturzysty. I że odbudowa... Stalin z Hitlerem doskonale rozumieli, że nie da się wymordować Polaków tak jak Żydów, ponieważ jest ich za dużo, prawda? Himmler w takim opracowaniu napisał, że Polacy powinni umieć liczyć do 500 i podpisać się. Umiejętność pisania i czytania uważał za zbędną. I takie szkolnictwo w Polsce obowiązywało w czasie okupacji hitlerowskiej. I ten zamysł został zrealizowany. Większość ludzi, którzy dysponowali jakimkolwiek wykształceniem, została zamordowana. Spory fragment reszty, jak wiadomo, z Polski uciekł lub do Polski nie wrócił. I Polska do dzisiaj z tej klęski się nie podniosła. Bo jak się miała podnieść? Skoro to Moskwa decydowała, kto w Polsce mógł awansować, kto mógł studiować, kto mógł zostać profesorem zwyczajnym, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że wśród tych ludzi przemycali się też ludzie uczciwi, pracowici, sumienni, utalentowani. Ale przecież nie byli w większości, prawda? Nawet jeżeli coś ktoś potrafił zrobić. Andrzej Wajda zrobił kilka naprawdę wielkich filmów. Ale czy to jest człowiek lojalny wobec... Ja obserwując to, co robił przez całe życie, a jego życie nie jest tajne, prawda, i można je prześledzić od lat młodzieńczych po dzień dzisiejszy, to oprócz tego, że Ziemia obiecana to wspaniały film, że Wesele to jest film bardzo frapujący, interesujący, no to przecież jako zaczynał od stalinizmu, tak skończył na serwilizmie wobec Moskwy, tak? Już nie mówię o tym, że blokuje różne tematy i robi coraz gorsze filmy, eliminując możliwość zrobienia porządnego filmu, na przykład o Katyniu, prawda? Gdzie musiał dobry Rosjanin wystąpić. Bo jak wiadomo, Polacy mieli głównie do czynienia z dobrymi Rosjanami. Więc dopóki Polska nie doczeka momentu, w którym ta elita się odrodzi, a kiedy to nastąpi, nie wiem, jakąś taką nadzieję pokładam w pokoleniu, które się urodziło w latach 80. Po pierwsze, że dlatego, że urodziło się ich sporo wtedy. To są nasze dzieci, moje dzieci, więc to jest drugi w historii Polski wyż, bo największy w historii Polski wyż to jestem ja, czyli ja to jestem przedstawiciel tych roczników, czyli lata 50. Lata 80. nasze dzieci to jest drugi w historii największy wyż, największa ilość urodzeń. I wśród tych młodych ludzi, którzy w tej chwili mają od 20 paru, prawda, do 30 paru lat, widać, że są nie jednostki, prawda, ale jest ich więcej, którzy jakby nie są obciążeni żadnym balastem. Są bardzo czuli na punkcie swojej tożsamości, swojego patriotyzmu, bardzo czule reagują na sprawy związane, wszystkie sprawy związane z ojczyzną i to jest jakaś nieprawdopodobna klęska właśnie tych warunków, które tutaj Michnik, prawda, jako inżynier dusz organizował przez 24 lata. Ja jestem przekonany i wiem o tym zresztą, nie tylko jestem przekonany, że fakt zachowania się tego pokolenia jest niesłychanym zaskoczeniem dla tych inżynierów.
Oni byli przekonani, że wszyscy będą już używali języka Gazety Wyborczej, deklarowali 11 listopada, że za Polskę nigdy walczyć nie będą, a jak ktoś napadnie na Polskę, to uciekną, że to będzie, że to będą małpy wytresowane według tego Strychulca. Okazało się, że, proszę Państwa, no Pan tutaj we wstępie powiedział, że nie wiadomo, czy Polska istnieje. No, Polska istnieje 1000 lat i dopóki ostatni Polak, który czuje się Polakiem, wierzy w Polskę, żyje, to Polska będzie trwała. I powiem szczerze, że te warunki są piekielnie trudne. Nacisk świata zewnętrznego jest ordynarny i brutalny, no ale nikt nas nie bije za mówienie po polsku, prawda? Do cenzury nie trzeba latać, żeby wydrukować wiersz albo sztukę teatralną. Jednak bardzo dużo zależy od naszej własnej woli, siły, odwagi. Mówiąc krótko, od tego, czy zależy nam na tej wspólnocie, czy też zależy nam na nowym samochodzie i tak dalej. Tylko już kończę, bo się strasznie rozgadałem. Tylko proszę pamiętać, jak zapomnimy o tym, że Polska jest najważniejsza. Jak pomyślimy sobie, że jak zapomnimy, to będziemy łatwiej kupować nowe domy i samochody, to się grubo pomylimy. Jest dokładnie odwrotnie. Jak nie będziemy dbali o ojczyznę, to będziemy pariasami i będziemy stali przy taśmie, i będziemy poganiani przez obcojęzycznego ekonoma. To jest absolutnie jasne. Tak nigdy w historii nie było, inaczej nie będzie. I tak powoli w Polsce już zaczyna być. Taki mam bon mot. Bez Kochanowskiego i Mickiewicza nie będzie w biotechnologii w Polsce postępu, ani w inżynierii. Ponieważ jeżeli ktoś nie wie, kim jest, to nie może być wybitnym człowiekiem w jakiejkolwiek dziedzinie. I kraj, który nie ma silnej kultury, nie będzie miał silnego lotnictwa, myśli inżynieryjnej, humanistyki, czegokolwiek. Niczego nie będzie miał. Będzie mógł, według tak, jak myślał o Polakach Himmler z Hitlerem, to tak będzie mógł Polak wyglądać, nie inaczej. Bardzo proszę Pani. Tak, ja jeszcze nawiązując do ostatniej Pana wypowiedzi, chciałam zapytać o tych ludzi urodzonych w latach 80., którzy Pana zdaniem przetrwali eksperyment Michnika, który według Pana oceny poniósł klęskę, a w mojej ocenie jednak odniósł jakiś może nie totalny, ale jednak sukces. I chciałam zapytać, gdzie Pan, bo ja poza swoimi dziećmi, jeszcze powiedzmy grupą, którą mogłabym naprawdę na palcach, może nie jednej, ale obu rąk na pewno policzyć i zamknąć, to ja nie widzę. Nie widzę tych ludzi. Chciałabym ich dostrzec, ale myślę, może we Wrocławiu jest inaczej, może Pan żyjąc w Warszawie, no... W Krakowie, jestem z Krakowa. Może tam są inni ludzie, może tam jest inaczej. Ja widzę, że ta grupa jakoś tam nawiązująca do tożsamości narodowej polskiej w tym pokoleniu to jest mniejszość. I to z doświadczeń obecnych, tu zresztą moich córek urodzonych pod koniec lat 80. wydaje mi się, wynika właśnie coś takiego. To one jednak były w mniejszości ze swoim przywiązaniem do polskiej tradycji, czy historii, czy no w ogóle, choćby w swoich wyborach politycznych też zawsze stanowiły mniejszość i to taką, muszę powiedzieć, w drastyczniejszych momentach naszych dziejów, jak choćby w 2010 roku, no to taką już mniejszość jakby to wytykaną niemalże palcami jako jakieś...
Proszę pani, i ma pani rację, i nie ma pani racji, bo ma pani rację w sensie statystycznym, ale nie w statystyce siła, bo jak pani popatrzy na polską historię, to czy Józef Piłsudski i jego współpracownicy mieli w polskim społeczeństwie większość, byli garstką straceńców. Tylko problem polega na tym, że ci, którzy niosą w sobie misję i niosą w sobie przetrwanie i niosą w sobie zaczątek i zarodek zwycięstwa, nie muszą być liczni. Przychodzi odpowiedni moment historyczny, do którego trzeba też dojść ciężką pracą i reszta się dostosowuje. Nigdy nie było inaczej. Nigdy nie było tak, że zwyciężali ci, którzy opływali w dostatki, poparcie, wiwatujące tłumy, jak wkraczały do królestwa, wkroczyły. No to słynna przecież jest scena, którą się zawsze w takich dyskusjach przywołuje, prawda? Jak pierwsza kadrowa wkraczała do Kielc. Zamknięte okiennice, a jak poszli do katedry kieleckiej, to ludność uciekła, bo zaczęli śpiewać Boże coś Polskę, czyli pieśń zakazaną. Więc, proszę pani, ma pani rację, bo jest tych ludzi mało i jest to wyraźna mniejszość, i nie ma pani racji, ponieważ oni są. Ja nie twierdzę, i to wystarczy. Ja tylko powiedziałam, że się różnimy w odniesieniu do sukcesu. Ja mówię w tym sensie, że ci, którzy chcieli zniszczyć w nas Polaków, bo ta polityka wstydu, prawda, to przekształcenie heroicznej polskiej historii w historię barbarzyństwa, mordów, prawda, i wszelkich niegodziwości. Jak napisał Piotr Zaremba, tylko żydowska historia ma świecić w polskiej historii, reszta jest wstydem. To efektem tej operacji na żywym, otwartym sercu powinien być strach przed przyznaniem się do tego, że się jest lojalny wobec Polski. A ten strach został pokonany. Ci młodzi ludzie w sposób całkowicie bezkompromisowy odrzucają tę kłamliwą propagandę. No w jakimś sensie są odważni, prawda? Decydują się na taki sposób życia, taki sposób mówienia, taki sposób bycia wobec innych i wobec w życiu publicznym, że to budzi moją nadzieję. I w tym sensie mówię o klęsce. Mój syn Tadek, autor płyty Niewygodna Prawda, jeśli państwo może słyszeli o takiej płycie, to może to jest, nie powinien takich rzeczy mówić, ale jego małżonka przez internet sprzedała 30 tysięcy egzemplarzy tej płyty. Czy jeszcze jest poprawne? Więc wie pani, to o czym świadczy. Oczywiście, no ale ja nie neguję, że istnieje jak takie zjawisko. Tadek na YouTube powiesił pierwszą piosenkę, bodajże o rotmistrzu Pileckim, to 100 tysięcy wejść było w ciągu jednej doby. To też są pewne reakcje społeczne, które świadczą o zmianie atmosfery, prawda? I tłumaczono nam, to też był sposób na neutralizację Polaków, prawda? Ponieważ tłumaczono nam, że historia się skończyła. Że dobrnęliśmy do brzegu. Sądu ostatecznego wprawdzie nikt nie ogłosił, ale historia się skończyła. Ta historia skończyła się w Unii Europejskiej, no bardziej w Unii niż w NATO, prawda? To NATO się tam tak dokłada, ponieważ NATO to jest coś, co budzi pewien niepokój, bo to jest pakt wojskowy, polityczny, więc może sugerować, że coś jest nie tak. Niemniej jednak to miało nas rozbroić moralnie i intelektualnie. Nie warto już w ogóle mówić ani o przeszłości, ani o przyszłości, bo przyszłość już będzie taka, jak jest dzisiaj. Znaczy, będzie fajnie. No, ale my nie jesteśmy krajem, który leży w jakimś dziwnym miejscu, tylko my leżymy w najciekawszym miejscu na Ziemi. Między dwoma najbardziej krwiożerczymi narodami w historii ludzkości.
I towarzysz Putin przypomniał wszystkim tym inżynierom dusz, że historia się nie skończyła. Że historia jest bardzo żywa, dramatycznie żywa. I że jesteśmy w takiej samej sytuacji, w jakiej jesteśmy od 300 lat. Od 300 lat. Od czasu, kiedy Piotr Wielki kupił nam króla z Niemiec. Bo to był ten moment, kiedy skończyła się potęga Rzeczpospolitej, prawda? Bo w czasach, o których pan Stanisław mówił, prawda, potęgi naszego poety, to też żaden nauczyciel tego nie powie dziecku w szkole, że wtedy Polska była największym mocarstwem w Europie. Największym mocarstwem. I Moskwa nie została zdobyta przez Polskę, tylko przez prywatną wycieczkę kolegi Mniszcha, który skrzyknął paru kumpli i zdobył Moskwę. Ale siła Polski była wtedy taka, że paru kumpli Mniszcha wystarczyło. A dzisiaj mamy wojnę. No ile trzeba jechać samochodem, żeby dotrzeć do wojny? Bo to jest normalna, zwykła wojna. Nie żaden kryzys, nie żadne wydarzenia, tylko to jest wojna, proszę państwa. Za pomocą wojska zmienia się granice państw. I ci ludzie, którzy rządzą Polską, kłamią, że jesteśmy bezpieczni. I kłamią, mówiąc, że dzięki temu, że jesteśmy w Unii, to los Ukrainy jest zupełnie do naszego niepodobny. A w czymże mianowicie? Gwarancje brytyjskie i francuskie były jednoznaczne w 1939 roku. Jednoznaczne. Co z nich wyniknęło? Nic. Zapisy w pakcie północnoatlantyckim są jakie? Tam są punkty 4 i 5. Na 4 powoływał się prezydent Komorowski, który mówił, że w oparciu o 4 rząd się zwróci o zwołanie Rady NATO, tak? Czyli ten punkt mówi o tym, że jak któryś kraju członkowski czuje się zagrożony, to może wnioskować o zebranie się Rady. Przepraszam pana bardzo. Ja mam takie pytanie. Czy my jesteśmy na wieczorku poetyckim, czy jesteśmy na jakimś wieczorku politycznym? Nie, bo to jest kolejne takie już spotkanie, gdzie właściwie polityka zdominowała poezję. Ale nam to nie ma poezji bez polityki. No to proszę w zawiadomieniach to napisać, że będzie zebranie polityczne, a nie poetyckie. Proszę pana, ale ja starałem się panu wyjaśnić, nie tylko panu, ale że dla mnie literatura ma wtedy tylko sens, kiedy oddaje rzeczywistość i oddaje los, oddaje wydarzenia. I to, że koniec historii nie nastąpił, tylko historia się dzieje na naszych oczach w sposób dramatyczny, jest okolicznością, która w bardzo ważny sposób wpływa na naszą tożsamość, na nasze postrzeganie świata i powinna być też uwzględniana w literaturze. I wie pan, między życiem publicznym, życie publiczne nie dzieli się za pomocą żelaznych drzwi na życie, które jest związane ze służbą zdrowia, z ustawami dotyczącymi rolnictwa, z kulturą i z innymi jakby formami aktywności człowieka. Dlatego, że wszystkie formy aktywności się ze sobą przenikają. A rozmowa, proszę pana, polega na tym, że spotykają się nie mniej niż 2 osoby i wymieniają informacje albo opinie. I ja jestem pytany o jakieś rzeczy i na nie podpowiadam, czy to są pytania związane z estetyką poezji i czy sensem istnienia sztuki, czy też z innymi sprawami, to będę odpowiadał tak, jak potrafię. A pan, jeżeli uważa, że to jest spotkanie, które pana nie interesuje, no to przecież pan jest pan wolnym człowiekiem, jak to się mówi, prawda? Ja uważam, że pana reakcja świadczy o tym, że Adam Michnik jednak odniósł może ograniczony, ale sukces, bo
Wyborczej. Proszę pana, się. Proszę pana, pan może się ze mną nie zgodzić, może mi zarzucić, że nie mówię, mówię nieprawdę, albo że mówię prawdę, ale pan ma inne zdanie. Natomiast nie może pan mi powiedzieć, że jakieś tematy są możliwe do poruszania, a tematy inne są niemożliwe, niewskazane albo wręcz zakazane, bo to jest chyba nietaktowne. Zachował się pan obcesowo, powinien pan... Proszę państwa, to może ja też coś... To może ja też przepraszam pana, może za chwilę pan, ale tutaj w tym klubie od dawna, od kiedy on istnieje, panuje atmosfera wolności. To jedno, a po drugie absolutnie jesteśmy przeciwnikami cenzury, którą pan próbuje nam tutaj narzucić. Pan próbuje nam powiedzieć, że o tych rzeczach możemy mówić, a o innych rzeczach nie możemy mówić. No pan nie będzie dyktować tutaj. Może pan zawodowo spełnia tak, będzie obowiązek. Tak, ja się może zapytam coś innego. Może pan się przedstawi przede wszystkim. Moje nazwisko Leszek Wlazło, poetą bywam, bo... Z tym, że ja oczekuję nie tylko od poezji tego, żeby recenzowała bieżące wydarzenia polityczne, obojętnie jakiej opcji, nie wchodzę w ogóle w politykę. Natomiast interesuje mnie liryczna strona. Pytam się, gdzie w dzisiejszej poezji państwo pokazujecie piękna, poezję piękna, gdzie pokazujecie lirykę, bo przecież nie samą polityką żyjemy. I nie samą poezją. Czy to było pytanie do pana, do pana Jana, tak? Tak, oczywiście. Kim jest ten człowiek w ogóle? Proszę pana, w czasach PRL-u, w końcu lat 60., czyli w takiej najciemniejszej, najciemniejszym okresie późnego Gomułki, prawda, satrapy wyjątkowo prymitywnego i zresztą wroga kultury, królowała poezja tak zwanej nowej prywatności, bo taka była przez władzę mile widziana, publikowana, wspierana, nagradzana. Ta nazwa już wiele mówi, prawda? Czyli poezja miała się skupiać wyłącznie na prywatnych, osobistych, wewnętrznych przeżyciach i nie zajmować się niczym innym, a najmniej światem zewnętrznym. I oczywiście każda poezja, bez względu na to, w jakim stopniu zajmuje się światem zewnętrznym, może być interesująca i ciekawa, wie pan. Tylko że kłopot w tym, że człowiek jest zanurzony w żywiole życia, prawda? Jak to się mówi przysłowiowo, poeta nie jest zamknięty w wieży z kości słoniowej, tylko gdzieś pracuje, z kimś rozmawia, z kimś się spotyka. Jeżeli ma rodzinę, to rodzina jest bombardowana, jest niezwykłą ilością różnego typu informacji, nacisków, problemów, dramatów. I wydaje mi się nienaturalne, nigdy mi się nie wydawało naturalne, żeby poeta zajmował się wyłącznie samym sobą i jak to pewien kiedyś młodszy ode mnie autor napisał, że czemu on nie pisze o bólu zęba, tylko pisze o Ukrainie. Ponieważ dla mnie dziedzictwo polskich kresów, także ze względów rodzinnych, jest ważniejsze i bardziej je przeżywam. Przeżywam je osobiście, a więc i lirycznie. Niż to, czy mnie ząb boli, czy nie. Bo moim zdaniem, czy mnie ząb boli, czy nie, to obchodzi mego dentysta, a nie moich czytelników. Także to jest kwestia koncepcji uprawianej literatury. I zawsze była poezja i była sztuka eskapistyczna, uciekająca od rzeczywistości i zawsze była sztuka, która splatała się z losem i z czasem sobie współczesnym, nie zapominając o przeszłości, prawda? I nie interesuje mnie zupełnie, nie czytam takiej literatury, która jest eskapistyczna, bo jej po prostu nie rozumiem, nie wiem, o czym ona jest. Jest to dla mnie nieciekawe. I nawet jeśli weźmie się, powiedzmy, no w moim przekonaniu największymi poetami XX wieku są akurat rosyjscy Żydzi, prawda? Osip Mandelsztami i Josif Brodsky. Osip Mandelsztam. No, w jakimś sensie odległy od rzeczywistości, od polityki. Co zrobiła historia z Osipem Mandelsztamem? Wkręciła go w swoje tryby, czy chciał, czy nie chciał, prawda? I w sumie on jest symbolem
tego nieludzkiego dramatu drugiej połowy XX wieku, symbolem 50 milionów ofiar komunizmu, bo nawet grobu nie ma. A Josip Brodski jest przykładem z kolei na coś innego, bo z jednej strony jest wygnańcem i oczywiście nigdy nie był poetą eskapistą, tylko zanurzonym właśnie i w historię, i w historię kultury, i w świat współczesny. I tak wspaniały, wielki poeta, wygnaniec, jak mówię, z Rosji, jak powstawała Ukraina, protestował na piśmie oficjalnie przeciwko jej istnieniu jako niepodległego państwa. Więc mamy tutaj w losach tych dwóch rosyjskich poetów sploty historii, które wdzierają się w ich życie i w ich twórczość. I to wydaje się przy tym wszystkim niezwykle fascynujące i interesujące. Prawda? W związku z tym stawianie tezy, że jak mówimy o poezji, to nie mówimy o historii, nie mówimy o kontekście politycznym, w jakim ta rozmowa się odbywa, jest myślę nierozsądne, bo no po co sobie amputować część siebie, część swojej wiedzy, część swojej świadomości, część swoich uczuć, prawda? No bo część naszej osobowości, naszych uczuć, naszych pragnień, naszych lęków, nawet jak kochamy sztukę i kochamy literaturę, odnosi się do tego wszystkiego, co się wokół niej kłębi i co się do niej wdziera. No taka jest prawda o nas ludziach, prawda? Nie jesteśmy jednostronni, nie jesteśmy też automatami, którzy sami siebie kontrolują i mogą sobie zaprogramować. No tak, ja się nie będę interesował w ogóle, nie wiem, albo życiem publicznym, albo teraz nie będę się interesował Ukrainą, nic mnie nie obchodzi, żadna Ukraina, będę się interesował wiosną. Tulipanami, prawda? I będę pisał wiersza o tulipanach. Tylko, że proszę pana, to jest pewne niezrozumienie tego, co ja powiedziałem, w tym, co pan w tej chwili wypowiada. Przeczytał pan kilka pięknych wierszy, naprawdę pięknych wierszy. Ma pan bardzo wyważone wypowiedzi, bardzo ciekawie pan opowiada. Natomiast wierszy mamy jak na lekarstwo, a ja bardzo chętnie posłuchałbym tych pięknych